Wyruszyłem z Gniezna, jadę w kierunku osady w Biskupinie. Mam 38 km, następnie później 80 km do Poznania na nocleg. Także dzisiejszy dzień będzie najwięcej kilometrów w tej wyprawie. Zobaczymy. Ma być cały czas bez deszczu, więc mi się wydaje, że na 19 do Poznania spokojnie dojadę. Także do przodu. No jak na razie elegancko, ścieżka rowerowa, zobaczymy jak długo. Piękna pogoda, słońce świeci i właśnie tego mi brakowało, wyruszyć, a dzisiaj Biskupin, właśnie ten zmierza. I właśnie takie drogi ja uwielbiam, to są takie drogi wiejskie, czy pomiędzy drzewami. Owszem, może są zniszczone, ale jest spokojniej, naprawdę. Inaczej się jedzie w takiej drodze. Nieważne, że się ciągnie ona kilometrami, ale jeśli tylko sklepy są, to jest genialne. Przypomina mi się jazda nad morze 3 lata temu. Również takimi bezkresnymi drogami podróżowałem. Tego mi brakowało przez ostatnie 3 lata. Wyprawy, choćby krótkiej, 3-dniowej. Bo to właśnie, to jest piękne w wyprawach. Teraz zrozumiałem wreszcie, że też nie chodzi o to, żeby całe 2 tygodnie na rowerze przejeździć. Bo z tej mojej wyprawy 2-tygodniowej rowerem przejazd to będzie zaledwie tydzień, a pozostały tydzień to jest zwiedzanie na nogach. Więc złoty środek. Czyli w życiu staram się iść po środku. Do Grodziska Biskupin zostaje mi jakieś 7 km. Ja już miałem jedną przerwę. Powinienem być na godzinę 11:40 na Grodzisku. Tam 20 minut przerwy, pozwiedzanie. I od 12, najpóźniej 12:15, 87, no 90 km jest do Poznania. Powinienem maksymalnie na 20 zajechać na nocleg. No to dotarłem 800 metrów do rekonstrukcji grodu Grodziska Biskupińskiego. Zacząłem swoje zwiedzanie. Teraz dalej. Tam gdzie? Muzeum archeologiczne w Biskupinie. Tutaj. Część B. Teraz idę na część C, czyli główny cel mojej podróży, Grodzisko Biskupina. Osada obronna na półwyspie, najbardziej rozpoznawalna część rezerwatu archeologicznego z uwagi na zachowany bardzo dobry stan konstrukcji, nazwana polskimi Pompejami. Osada
liczy mniej więcej 2700 lat. Spadać stąd. Do Poznania mam 90 km. Muszę jeszcze przygotować się tak naprawdę. Moje wyprawy są głównie improwizacją, więc czytam na miejscu, próbuję to jakoś ubrać w własne słowa. Ale nie zawsze jest na to czas, żeby coś fajnego opowiedzieć. A few moments later. Miejscowość albo wieś Rogów z 1330 roku chyba. Ciekawie. I mamy tu również legendę o jeziorze. Przed wiekami jezioro Zioło i Rogowskie stanowiły jeden zbiornik. Władysław długo myślał, jak może sobie ułatwić pracę. Rybak, który trudnił się przełazem ludzi, zwierząt i towarów z jednego brzegu na drugi, wpadł pomysł do głowy, aby usypać grobę między wyspą a brzegami jeziora. Po kilku dniach ciężkich zmagań Władysław zrezygnował z usypywania ziemi. Tej samej nocy zjawił się u rybaka przybysz. Rybak rozpoznał w przybyszu diabła i próbował go odpędzić. Jednak codziennie wracał i zachęcał diabeł go do zawarcia umowy. Po trzech dniach Władysław przyjął umowę i zgodził się na podpisanie cyrografu. Zgodnie z umową diabeł w ciągu 7 dni miał usypać groblę łączącą brzegi jeziora. Niestety ta grobla nie była tak wytrzymała, jak Władysław chciał, żeby to było. I w tym momencie diabeł ze złości tupnął prawą nogą zakończoną kopytem, pozostał trwały ślad w ziemi i zniknął. Nigdy więcej diabeł nie pojawił się u Władysława. Także jak widać, nawet diabeł nie potrafi wszystkiego do końca zrobić, jak trzeba. Spełniło się jedno z moich marzeń, bo właśnie wjeżdżam do Rzymu. Także... Także to nieprawda o rzymskich drogach, że są takie super. Jak widzicie, sama jedna wielka dziura. Zwiedzać, to zwiedzać. Byłem w Rzymie, stwierdziłem, a co mi tam, jadę do Czech. I jestem w Czechach. Przejazd nieraz przez taki las jest zbawieniem po prostu. Troszkę mnie przypiekło słońce. Mam pantenol ze sobą, więc będę smarował zaraz. To dzisiaj jednak najmocniejsze słońce było. Że będę się leczył, kurował po dotarciu do Poznania. Pełno szlaków rowerowych, a ja zastanawiam się, czemu tych szlaków rowerowych jest tutaj tak dużo? Bo tutaj pola lednickie były. Mijałem właśnie Lednice 2000. Ogólnie z tego, co się dowiedziałem tydzień temu, to było w ogóle zebranie, to było zgrupowanie młodzieży na polach lednickich. Także no, ciekawe miejsce. No niesamowite. Po 90 km asfaltu zmiana nawierzchni na shooter. Coś nowego. Coś nowego. To jest właśnie Wielkopolska. Po prostu dużo pól. Teren jest przeważnie płaski, choć nie do końca, gdyż są delikatne przewyższenia. Jeśli chodzi o płaski teren, za Toruniem, tak, jak na Chełmże jechałem w 2019 roku, tam było płasko, czyli za Wisłą tak naprawdę. I to nie też cały czas, bo
tuż przed Pomorzem, miejscowość Nowe, tam już zaczęły się naprawdę wzniesienia niesamowicie wielkie, a sam Gdańsk leży na takich wzniesieniach, że szok. Ale tu jest tak umiarkowanie optymalnie. Początki tej wyprawy okazały się nie do końca tak, jak planowałem, bo nie planowałem robić dziennie więcej niż 100 km. Dzisiaj muszę zrobić 130. Ze względu na to, że wczoraj pociągiem przyjechałem, zamiast zrobić normalnie ich 80, nie zdążyłbym po prostu Gniezna zobaczyć. Więc musiałem plany zmienić, ten dzień dzisiejszy jakoś go przeżyć i dojechać do Poznania. Czas na las. No, wreszcie chłodek. Uch, tak. Tego potrzebowałem, bo już to słońce naprawdę dopieka. No, chwilę tutaj będę tyleć, na pewno. Dojechałem do granic administracyjnych Poznania. Zostaje mi jakieś około 20 km do noclegu. Fajnie. Genialna ścieżka. Miejsca ogniskowe naprawdę można wypocząć. Taka ścieżka, oj, brakuje takich w Polsce. O, to jest szlak czarny w Poznaniu. O, patrzcie, 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 kurwa. Kurwa, po schodach. Za przepraszam. Nie no, po schodach trzeba iść, no. A szukałem tego czarnego szlaku przez prawie 10 minut, gdzie to jest. Gdybym nie zobaczył, że wyjdzie z dołu, to mnie znalazł. Lasy poznańskie, no muszę przyznać. Mega, mega, mega. Tu jest pełno ścieżek rowerowych. Cudownie. Ogólnie mamy problem. To czy ja mam problem? Przyjechałem do Poznania i mi się sakwa zerwała. Tutaj widać, trzyma się tylko na paru kawałkach nici. I teraz pytanie, co zrobić? Trytytką to złączyć i skrócić wyprawę jak tylko się da. Albo większość rzeczy odesłać i jechać bez namiotu, bez noclegu, tak naprawdę rezerwując, a tak naprawdę kolejne noclegi po Poznaniu miały być pod namiotem. I to jest właśnie problem. Mam dzisiejszy wieczór na przemyślenie tego.